Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega przed możliwym wzrostem poziomu wody oraz możliwych lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych. Jak poinformował komendant Paweł Motyka, na chwilę obecną sądeczanie nie mają powodów do obaw. Na tą chwilę z naszych statystyk i zarówno za oknem, bo tutaj koło komendy płynie Łubinka, z naszych obserwacji wynika, że na obecną chwilę nie ma się czego obawiać. Łubinka na razie mieści się w tych betonowych takim obałowaniu. My tutaj już trochę jesteśmy w tym miejscu w komendzie, więc obserwujemy Łubinkę i wiemy, kiedy ona ma stan wysoki. Także przy obecnym opadzie z góry, czyli taka lekka mrzawka i stanie wody w potoku Łubinka, no to myślę, że nie ma potrzeby się obawiać. Widzieliśmy też dzisiaj kamienice. Oczywiście wody są podniesione trochę wyższe niż zwykle, no ale na razie do jakiegoś zagrożenia bardzo daleko. Jak dodaje starszy brygadier Paweł Motyka, strażacy otrzymali informacje o drobnych wydarzeniach na terenie powiatu. Nie świadczą one jednak o zagrożeniu powodziowym. Płynęła informacja z terenu powiatu, że na rzece Poprad w Muszynie w obławaniu są takie specjalne bramy, które są normalnie otwarte. W tej chwili strażacy profilaktycznie zamykają, no ale to nie świadczy, że u nas jest zagrożenie powodziowe, tylko być może na Słowacji, bo widzimy w różnych portalach słowackich, że tam trochę większe opady są, a wiemy, że Poprad to jest rzeka, która swój początek ma na Słowacji, więc wszystko, co tam spadnie, wpływa do nas, więc z tego tytułu tam podjęte są działania zabezpieczające. Strażacy na bieżąco monitorują stan rzek i na ten moment żadna nie przekroczyła stanów alarmowych. Wszystko zależne jednak będzie nie od długości, a od intensywności opadów. Trudno przewidywać, natomiast z poprzednich lat, o tyle mogę powiedzieć, to nie długość padania, tylko intensywność, bo intensywność opadu, która była duża i w krótkim okresie czasu spowodowała lokalne jakieś podtopienia, zalania ulic i to jest gorsze. Natomiast taki opad deszczu jak w tej chwili, no to naprawdę chyba by musiało bardzo długo padać. Póki on nie zmienia swojej częstotliwości na większą, no to nie mamy się czego obawiać. Natomiast jeżeli będzie to tak kropiło, przysłowiowo żaweczka leciała, bo w tej chwili taki raczej mamy opad, to raczej nie przewidujemy, żeby tutaj cokolwiek się wydarzyło. Pamiętajmy o odpowiedniej profilaktyce, a gdy zauważymy niepokojące nas zdarzenia, poinformujmy odpowiednie służby.